Cześć, witajcie na kanale 5 sposobów na. To już kolejny raz, kiedy wspólnie z Fundacją PZU chcemy przyczynić się do poprawienia bezpieczeństwa na drodze. W poprzednim roku patenty dotyczyły samochodu, tym razem zajmiemy się bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Zapraszamy Was do oglądania. Im bliżej do zimy, tym dni są coraz krótsze, a dzieciaki znacznie częściej będą wracały do domu po ciemku. PZU wyposaży wszystkich pierwszoklasistów w odblaski w kształcie serca, natomiast my dla starszych mamy trochę inną propozycję, a mianowicie plecaki z oświetleniem LED. Na początku do sterownika taśmy LED przylutowuję przewody od zasilania. Teraz przyszywam pasek z diodami do plecaka, a do kieszeni sadzam element sterujący i baterię żelową. Pozostało już tylko wszystko podłączyć i gotowe. Jak widzicie, z takim plecakiem nie ma opcji, aby kierowca nie zauważył dziecka po zmroku. Wykonajcie go sami. Zaparowane szyby w aucie skutecznie ograniczają widoczność, co utrudnia dostrzeżenie w porę pieszego wchodzącego na jezdnię czy innego niebezpieczeństwa pojawiającego się na drodze. Kierowcy zazwyczaj starają się usunąć skutki takiego problemu, zapominając często o przyczynach. Warto jednak od nich zacząć. Zanim sięgniecie po preparaty typu antifog, warto przypomnieć sobie, kiedy wymieniany został filtr kabinowy w aucie i czy przypadkiem nie jest zapchany. Sprawdźmy też, czy uszczelki w drzwiach i klapie bagażnika są w dobrym stanie. To właśnie przez nie do środka może dostać się wilgoć, więc przed zimą dobrze je zakonserwować cienką warstwą wazeliny. W chłodniejszych porach roku często wnosimy ze sobą wilgoć ze środka auta, która pozostaje na dywanikach. W gumowych wystarczy usunąć wodę, materiałowe zaś trzeba dobrze wysuszyć. W samochodach z klimatyzacją dobrze jest ją załączyć i skierować nawiew na szybę. Właściciele aut pozbawionych klimy załączają gorące powietrze i otwierają jedną z szyb. W obu przypadkach pamiętajmy, aby wyłączyć obieg wewnętrzny powietrza. Na rynku znajduje się mnóstwo produktów, które, jak piszą, zapobiegają zaparowywaniu szyb. Ci, którzy jednak wolą domowe środki, mogą taki płyn stworzyć samodzielnie. Wystarczy do miski nalać szklankę gorącej wody i wymieszać ją z łyżką spirytusu. Gdy całość wystygnie, przelewamy płyn do rozpylacza i aplikujemy na czystą, umytą szybę. Od dobrej widoczności w aucie zależy bezpieczeństwo nas samych i innych uczestników na drodze. Nie bagatelizujcie zatem tematu zaparowanych szyb i zwróćcie na to uwagę, kiedy problem zacznie się pojawiać w waszym aucie. Dobra, to jedziemy. Ci, którzy dokładnie oglądają nasz kanał, zapewne wiedzą, że nawet najzwyklejsze rzeczy są dla nas inspiracją. Często dodając kilka prostych rozwiązań, staramy się, aby zwyczajne przedmioty przerobić na jeszcze bardziej użyteczne czy zaskakujące. Idealnie w tą koncepcję wpisuje się aktywne przejście dla pieszych stworzone przez Fundację PZU. Jeśli chcecie mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa w swojej okolicy, to zobaczcie, czym ono jest i jak je sprowadzi do swojej miejscowości. Na początku spójrzmy na kolorową matę umieszczoną po każdej stronie przejścia, dzięki której skraca się droga hamowania pojazdu w sytuacji zagrożenia. Czujnik ruchu wykrywa pieszego zbliżającego się do przejścia i informuje o tym kierowcę, uruchamiając pulsacyjne diody LED, które są widoczne aż z kilometra. Ostatnim elementem są kocie oczy, czyli cztery diody LED umieszczone na jezdni, które mają za zadanie podświetlać przejście i wskazywać kierowcy, w którym miejscu powinien się zatrzymać. Fundacja PZU chce wybudować 20 takich przejść. Jeśli chcesz zadbać o bezpieczeństwo pieszych w swojej okolicy, to masz ku temu najlepszą okazję. Wejdź tutaj i po prostu zagłosuj na swoją miejscowość. Pamiętaj, że masz realny wpływ na to, gdzie one powstaną. Jeżeli wnikliwie oglądacie nasze odcinki, to wiecie, że jestem ojcem cudownego smerfika, Tymka. No i jak tak już sobie podróżujemy samochodem, to korci mnie, aby co chwilę zerkać, co tam z tyłu u niego słychać. No ale jak wiecie, przez ten ułamek sekundy, którym odrywam wzrok od drogi, może zdarzyć się tak naprawdę tragedia. Dlatego zaraz pokażę Wam, jak wykorzystać dwa proste elementy, które stworzą lusterko, pomagające nam w naszych problemach. Oglądajcie! Na początku przygotowuję sobie drewniany klocek i przyklejam do niego taśmę montażową. Teraz łączę go ze starym lusterkiem, które zwędziłem żonie. Tak przygotowany element mocuję do samochodowego uchwytu do telefonu. Teraz umieszczam lusterko w miejscu, które nie ograniczy naszej widoczności, a jednocześnie pozwoli nam zerkać, co słychać u naszego brzdąca. Teraz, aby zobaczyć, co słychać u mojej pociechy, nie muszę odwracać głowy do tyłu, tracąc w ten sposób cenne sekundy, w których przecież wiele może zmienić się na drodze. Zróbcie taki patent u siebie w wozie. Tymek!
Hej! Wielu kierowców nie zachowuje należytej odległości podczas wyprzedzania rowerzystów po zmroku, co oczywiście może skończyć się tragicznie. Dlatego dziś pokażę Wam, jak zrobić laserowe dystansery do roweru, dzięki którym będziecie bardziej widoczni. Zaczynam od zamontowania i skręcenia metalowej obejmy pod siodełkiem. Następnie tworzę niewielką konstrukcję z dwóch kątowników, śruby, dwóch podkładek i nakrętki. Wystarczy wkręcić dwie śrubki z dwoma podkładkami. Teraz czas na zamontowanie laserów. Możecie użyć jakich chcecie, ale pamiętajcie, aby miał nakładkę, która zmienia wiązkę w poziomą linię. Każdy laser mocuje na jednej śrubie i jednej podkładce. Dzięki takiemu prostemu rozwiązaniu kierowcy znacznie łatwiej będą Was mogli dostrzec na drodze. A teraz zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. To już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że dzisiejsze pomysły odmienią przerażające statystyki wypadków na polskich drogach. Nie zapomnijcie o tym, że Wy również macie realny wpływ na to, w jakim miejscu powstaną aktywne przejścia. Kliknijcie tutaj, aby zapoznać się ze wszystkimi szczegółami i zagłosować na swoją miejscowość w konkursie organizowanym przez Fundację PZU. Na deser wciągnijcie sobie afterki oraz śledźcie nas na Snapie i oglądajcie nasze inne majsterkowe produkcje. Do zobaczenia już wkrótce!